Hej, witam się z Wami w dzisiejszym vlogu. Jadę właśnie do dentysty na usunięcie ósemek i może być później ciężko. I jadę samochodem, więc to jest mega blisko, ale trochę już jeżdżę i próbuję różnych aut, więc do zobaczenia później. No, teraz się boję, ale może nie będzie tak źle. No i dojechaliśmy. 2000 years later. Hej, minęły 4 dni. To jest czwarty dzień po usunięciu ósemek. Jak widać i słychać, nie wyglądam najlepiej i nie mogę dalej mówić, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że wyglądam super w porównaniu do poprzednich 4 dni. Może być ciężko w to uwierzyć, ale serio, było dużo gorzej. No ogólnie totalnie mnie zmiotło. I pierwszy dzień będę dzisiaj właśnie wychodzić z domu, no bo to już czwarty dzień, więc chciałabym też coś porobić. I jedziemy do Bielska, żeby zobaczyć wystawę i tam sobie posiedzieć też w kawiarni, żeby było miło. Przez ostatnie dni jedyne co robiłam, to spałam, słuchałam audiobooka, jadłam jakieś rzeczy w płynie, ale nie najgorsze. Co jeszcze robiłam? Trochę czytałam, trochę grałam i zaczęliśmy oglądać wczoraj Wednesday na Netflixie i bardzo mi się podoba. Więc mi się wydaje, że to już jest dość drastyczny wygląd, ale było dużo gorzej. Jesteśmy teraz w akwarium. No, moja twarz dalej. Jest już wieczór, moja twarz dalej wygląda chyba podobnie jak rano. Nic jakoś super się nie zmieniło. A dodałam zdjęcie na Instagrama i nikt nie był w szoku, że taka twarz. Może inni tego nie widzą, tylko ja to widzę. I piję sobie sok z ananasa. Aha, piję sok z ananasa, bo widziałam takiego TikToka właśnie, że dziewczyna po wyrwaniu, po usunięciu ósemek piła ten sok i że on niby pomaga na opuchliznę. No. No to już ona jest mój. Tydzień przed wyrwaniem piła ten sok codzienny. Tydzień przed? Mhm. Ale myślę, że to nie jest zdrowe. Ale nie zaszkodzi pić sok z ananasa, skoro ci smakuje. Aha, no co fajnie. No, ale chyba jadła coś innego, nie? Nie wiem. No dobra, w każdym razie robimy sobie tutaj te soki, bo jest tutaj taka wyciskarka fajna do owoców, a my nie mamy takich rzeczy w domu. Premium, ekskluzywnych. Więc korzystamy i robimy sobie właśnie takie soki codziennie z różnych owoców. Marchewkowe też piliśmy. Ja będę robił teraz z buraka. Ale to jest dobre, z ananasa mega dobre. Jedziemy właśnie na targ staroci w Kozach. Jest nowy dzień. Moja twarz już nabrała koloru żółtego i teraz mam tutaj po obu stronach takie siniaki. Mam nadzieję, że nie przybiorą koloru fioletowego, bo będzie to jeszcze gorzej wyglądać. No i czekam, aż mi to zejdzie z Sylwestra.
też takie na jajka, jak mamy. Nie, nie, ale na pewno dużo. Ją za 400. Ją za 400. No, ona za 400 jest do oddania. To od razu robi pani zdjęcie, czy. A tak sobie nagrywam. Znaczy nie... tak. Ja kupiłam sobie takie super lusterko. Chociaż nie, to mam je kupiła, nie? Które. Ono jest z lat 80. chyba. Ale muszę poszukać, bo to jest takie bardzo kultowe. Wracamy z targu i zobaczcie z czym. To jest takie super kultowe lusterko z PRL-u w kształcie kwiatka. Ono też podobno wystąpiło w ekranizacji Pana Fleksa. No jest to bardzo znane. Muszę je umyć. I jeszcze dwukolorowe. Bardzo mi się podoba. Tutaj jest na takie, a tutaj jest, wiecie, na bliskość, co nie? I dodatkowo dwie takie... Boże, nie dwie, tylko sześć. Ale też takie miseczki malutkie, ale takie duże. Ale to jest taka maleńka. Nie wiem na co, na deser, na lody. Creme brulee. Ogólnie to jestem bardzo zadowolona z tego lusterka. Mam nadzieję, że nie wywiało mi twarzy za bardzo, bo wiało tam bardzo. O nie, trochę mnie boli. Co boli? Twarz. Ale mam super lusterko. Piękne. Michał układa Lego Minecraft, które dostał pod choinkę ode mnie. Tak wygląda. Super mają te głowy. Ale pięknie wyglądasz. Jest nowy rok i jesteśmy na spacerze nad Sołą. Jest bardzo ciepło i widzieliśmy też pszczołę, co akurat jest dość niepokojące, bo chyba myśli, że jest wiosna, a jest 1 stycznia. I jest tak ciepło, że można by było wejść do tej wody, chociaż jest zimna i ja nie mogłabym wejść, bo mam tę twarz taką. Ale super widać góry, wiesz? I słuchajcie, byłam właśnie odebrać swój pierścionek od złotnika i jest przepięknie zrobiony, jest też wyczyszczony. I pan, słuchajcie, nie wziął ode mnie pieniędzy. Upierałam się i powiedziałam, że miałam gotówkę ze sobą. Chyba zapomniał o tym i ja jakby dzisiaj drugi raz przyszłam, bo się umówiliśmy, że po świętach. I on zapomniał. No i ja dzisiaj przyszłam i jakby... tam 2 godziny później jakby już to zrobił, bo to było tylko jakby to zmienienie wielkości, no i jeszcze wyczyścił to tak pięknie, więc no kochany pan i też super wygląda tam i w ogóle był drugi pan, słuchaj, podobny, znaczy inny wygląd, ale no. Jesteśmy w Międzybrodziu i przez najbliższe dni będziemy tutaj mieszkać i spać i jedziemy właśnie odebrać naszą koleżankę, która przyjeżdża z Krakowa. Co się ukręca, to... Ten samochód nie ma wspomagania. No, to chyba oczywiste, że nie ma wspomagania. Ale widok. No. Szok. Jak się jechało? Zgadzasz się na to, że będziesz we vlogu? Tak. No dobra, to wsiadaj. Pan samochodzik przyjechał po ciebie. Bez jakiejś... Nagrywam. Co nas uciszasz, jak to mówimy takie rzeczy? No bo Zuza pewnie nie chciałaby, żeby na vlogu. O. To tylko takie przebitki, wiecie, nagrywam. Poszliśmy znowu nad Sołę, tym razem jesteśmy na kładce
tutaj. I jest taka woda, a w ogóle taki, mam taką ciekawostkę, którą chciałam powiedzieć, bo ostatnio na Netflixie jakiś czas temu wyszedł taki nowy serial polski, Wielka Woda. Ja jeszcze go w ogóle nie widziałam, ale chciałabym to nadrobić. I akcja tego serialu dzieje się w miejscowości Kęty, czyli tutaj. Natomiast jakby tam to jest, to są fikcyjne Kęty, które są pod Wrocławiem, a jakby, więc jakby jest inna lokalizacja, ale historycznie w 97 roku w Kętach też była ogromna powódź i też jest to nagrane i właśnie rzeka Soła, która jest za mną, ona wylała i ja też jak miałam rok właśnie wtedy, to też pamiętam, że gdzieś tam ewakuowali mnie rodzice, ewakuowali się autem po prostu do jakiejś pobliskiej wsi, która jest położona wyżej na wzgórzu. A gdzie? O, faktycznie. Nawet dwie. Tak. Wow. Będę trawa się coś zmieniła. Zrób mi zdjęcie tego. Nie myśli się o tym, że jedza akurat robi się bingo. Jesteśmy w Bielsku z Zuzą i jesteśmy też w antykwariacie teraz i tak się tutaj, o, jest dziecięca, oglądamy rzeczy. Proletariacka młoda Polska, to wychodzi na to, że to jest książka z cyklu o proletariuszach. Trzecia z kolei część większego przedsięwzięcia naukowo-badawczego z dziejów kultury artystycznej i proletariatu polskiego. Zrobisz mi zdjęcie tego, ja. A tutaj jest teatr. Nie powiem. Jesteśmy teraz w takim starym kinie Apollo w Bielsku Białej, gdzie jest Lumpex i dalej są jakby pozostałości jeszcze z tego kina. I tutaj jest taki właśnie posąg Apollina, ale też te drzwi, korytarz, wykładzina, takie zejście, też kolumny. Spoko. O, tu pokażę. Czy da się jakby zrobić sobie zdjęcie tak, żeby było widać go? O, chyba nie. Czy taki gol? Co? A, te rękawiczki. Przyjechałyśmy do takiego miejsca, do palarni kawy Proper Coffee i tam jest kawiarnia i palarnia kawy i w ogóle też jest taka pizzeria Olmi. Buraku na
Bo jesteśmy w Properze i jemy sobie i super w ogóle to jest. I pierwszy raz tutaj jesteśmy z Michałem. Zuza to wiadomo, że jest pierwszy raz, bo jest pierwszy raz w Bielsku. Ale czujemy się tutaj, jakbyśmy byli w górach, w jakimś takim kurorcie, po nartach. I że jesteśmy ubrani na po nartach. Bardzo jest przyjemnie. Podoba ci się? Tak. A tobie? Tak. Wow, ale wieje. Jechaliśmy taką krętą drogą. Wracamy już do Międzybrodzia z Bielska i wieje bardzo przez przegiwacz, czyli przez góry takie. Paczkomatem i wysyłamy sobie paczki dwie, które zapakował Michał. Jedna paczka jest z jedzeniem i z takimi różnymi rzeczami, że jakieś tam przetwory i takie tam. A druga paczka z naszymi ubraniami. I zawsze tak robimy, jak wracamy stąd po dłuższym czasie na święta, żeby nie wieźć tego wszystkiego pociągiem, tylko po prostu wysyłamy paczkomatem dwie paczki. To jest taki... O! Zaraz jedzie do Katowic. Zobacz. Żegnam się z wami, jestem na dworcu w Bielsku i zaraz odstawiamy Zuzę na peron i jedzie do Katowic, a my jedziemy do Gdańska.